Jak widać po moim stroju, to zimno jest. Zdjąłem tylko na chwilę rękawiczkę, żeby tutaj obsłużyć kamerę. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Eclipson Model C. Wersja druga, beta testy trwają. I cieszę się, że trafił do mnie na te beta testy. Bardzo, bardzo fajna maszyna. Podoba mi się, podoba mi się. No powiem tak, przypomina mi Funcaba, zresztą nie jest to dziwne, bo bardzo podobna maszyna. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tak, zgodnie tutaj z zaleceniami firmy Eclipson, tutaj mamy motorek Sun Sky 2212, jak dobrze pamiętam, 1250, śmigło 9x45. I to wystarcza do spokojnego polatania, a nawet troszeczkę więcej, jakby ktoś chciał, myślę, że coś tutaj z tego też pokażę. Regulator 25-amperowy, ja go tam sprawdzałem, to on nawet nie zrobił się letni, ale jest zimno, bo mamy tak coś około 0 stopni. Serwa, te czarne, tanie, został wyposażony w te opony typu tundra, chociaż przez to, że jest zimno, to one są już troszeczkę mniej elastyczne, ale nadal, zobaczcie, no to jest coś mega, to są wydrukowane opony z LWPLA Flexi, mega, coś niesamowitego. Też niesamowite jest rozwiązanie tego podwozia, bo ono jest tutaj osadzone w takich elementach drukowanych, to wszystko jest w kadłubie i dość solidnie się trzyma. Ja nie testowałem nadmiernie wytrzymałości tego podwozia, ale widziałem, że koledzy tak robili to i ono całkiem sporo wytrzymuje. To, na co ja zwróciłem uwagę, to zastosowanie tych starych budenów z tymi prętami stalowymi 0,8 mm. To jest dość stare rozwiązanie, ale jeżeli byście drukowali ten samolot, to proponuję zastosować, ponieważ ze względu na to, że tutaj nie ma praktycznie żadnych luzów, taki układ, to jest bardzo precyzyjne sterowanie. Więc gdybyście drukowali taki samolot, zresztą to nie jest tylko w tym samolocie, bo wydaje mi się, że w kilku też firmy Eclipson widziałem, że są przygotowane, żeby zastosować te modele, zróbcie to, będziecie mieli bardziej precyzyjne sterowanie samolotu. Co już mogę powiedzieć? Nic, tylko zapraszam na obejrzenie lotu, przynajmniej jego elementów. Zimno jest, nie wiem, jak dzisiaj długo tutaj wytrzymam. W ramach beta testów Eclipson Model C, wersja druga. Pogoda dzisiaj taka dziwna, bym powiedział. Raz wieje, raz nie wieje. Sprawdzenie przed startem. Lotki, prawo, lewo, ster wysokości, góra, dół, kierunek, prawo, lewo, silnik jest. Temperatura około 0 stopni, także nie jest za ciepło. No dobra. Dobra, start gładki. Bez problemów. Maszyna została ustawiona na zero i według mnie żadnego trymowania nie potrzeba. Połowa gazu. Tak. Pół gazu. O, bardzo fajnie leci. Wolno, spokojnie. O wyposażeniu powiem po wylądowaniu. No korci mnie, żeby coś spróbować jeszcze, czy on taki będzie miał też zacięcia akrobacyjne. Tylko chociaż ten wiatr. Okej. Podstawowe figury akrobacji jak najbardziej. Aczkolwiek w mojej ocenie, już różnymi samolotami latam, to taki zapowiada się fajny trenerek.
wiatr teraz jest akurat troszeczkę większy niż w momencie startu i już to czuję, chociaż nie jest to winą samolotu, raczej po prostu stwierdzenie faktu. Żadnych nerwowych ruchów, dość przewidywalna maszyna. No dobra, start był, to jeszcze trzeba byłoby wylądować. Ale właśnie zaczęło wiać. Kurczę. Nie za dobrze. A, no i mimo wszystko, mimo podskoków, wylądował. No dobrze. I cały jest. To jest najważniejsze. Obejrzymy sobie jeszcze. Nie widać żadnych uszkodzeń. To w podwozie chyba potrafi przyjąć, jak to się mówi. No co, jeszcze jeden start. Nic nie było trymowane, wszystko na zero, czyli po wydrukowaniu, jak zostanie on wydrukowany przez was, to tak, jak wszystko zrobicie na zero, powinno być bez problemów. Szybki start, ale króciutki rozbieg. On dosłownie po chyba 1,5 metra już był w powietrzu, może 2 metrach. O, jestem znacznie spokojniejszy. Samolot do spokojnego polatania. Tu mi się przypominają moje pierwsze loty multiplexem, fancabem. 1,4 rozpiętości tamten co prawda miał. Chociaż nie, pierwsze loty to nie wyglądały tak jak ten. To było bardzo dawno temu. Jeszcze pierwsza wersja fancaba i teraz już są kolejne. No początki były trudne. Nie, to nie było, to nie jest jak pierwszy lot fancabem. Nie w słońce. Wyłączony silnik. No, nieźle. Ale jakby mu zdjąć podwozie, to się okaże, że to będzie bardzo szybki samolot. Może troszeczkę większe KV, mniejsze śmigiełko i będziemy mieli zaskakująco szybką maszynę. Okej. Okej, akumulator już mówi, że nie lubi tego. Zegar pokazuje mi 5 minut lotu, ale ja mu trochę dałem po garach, a poza tym jest dość chłodno. To chyba jeszcze wylądujemy raz i pójdziemy na małe omówienie. No jestem bardzo zadowolony. W zasadzie nie spodziewałem się jakichś większych problemów. Obawiałem się trochę dzisiejszej pogody, bo... Nie za szeroki ten mój pas, także takie sytuacje mogą się zdarzyć. Dobre, fajna maszynka.
jako że to jest materiał z beta testów, za dużo to też nie będę gadał. Zresztą, no właściwie tutaj wielkich tajemnic nie ma, dobrze zrobiony model. Dobra, to mogę powiedzieć, myślę, że nikt nie będzie miał pretensji. Dobrze zrobiony model. I cóż, gdybyście mieli okazję, to chyba warto się nim zainteresować. Dzięki za oglądanie, do następnego filmu. Cześć!